Co za piękny dzień! Ależ mocno świeci słońce! Mam ochotę usiąść sobie tutaj wśród kwiatów i odpoczywać. Oby tylko nikt mi nie przeszkadzał. Obym sobie ucięła krótką drzemkę i poobserwowała obłoczki. Ktoś tu jest? Halo, coś słyszałam. Chyba nie jestem tutaj sama. Co się dzieje? Witaj, moja droga. Jak to miło, że w końcu ktoś mnie odwiedził. Ale kim ty jesteś? Ja wcale cię nie odwiedzam. No, ale przyszłaś na polankę. Wśród tych kwiatów mieszkam ja. Złoty jednorożec, tęczowy. I z racji tego, że jesteś pierwszą osobą, która mnie tutaj odwiedziła, spełnię twoje 3 życzenia. Jeśli oczywiście masz na to ochotę. A to czasem złota rybka nie spełnia życzeń? Od kiedy to tęczowe jednorożce ze złotym rogiem spełniają życzenia? Jak wolisz, laleczko LOL Surprise. Mogę oczywiście ich nie spełniać, ale myślałam, że zrobię ci tym małą przyjemność. Skąd wiesz, że jestem LOL Surprise? Przecież się jeszcze nie przedstawiłam. Ja po prostu wiem bardzo dużo. Ups, to chyba naprawdę magiczny jednorożec. W takim razie mów, laleczko, mów co tylko chcesz, a ja spełnię twoje marzenie. Co byś chciała? No proszę, powiedz mi. Nie mogę się zdecydować. Och, wiesz co? Od zawsze marzę o plecaku, żeby móc tam spakować kanapki, jakieś zabawki i sobie pójść na piknik. W takim razie poproszę o plecak. No dobrze. W takim razie niech twój plecak zaraz szybciutko się tutaj pojawi. A w środku będziesz mogła przechowywać swoje ulubione rzeczy. Proszę, tadam, oto plecak dla ciebie. Ojej, jaki ładny! Dziękuję ci bardzo. Ja tam do środka schowam mnóstwo kanapek. I następnym razem przyjdę do ciebie i sobie zjemy coś pysznego. Ale zanim zjemy kanapki, to szybciutko pomyśl sobie o drugim życzeniu. Buty mam ładne, sukienkę również moją ulubioną, no to może włosy. Tak bardzo marzę o pięknych, długich włosach, tak jak laleczki LOL Surprise Hair Goals. Mogą sobie robić fryzury, mogą się czesać. W takim razie czas na wielkie czary. Niech laleczka LOL Surprise zmieni się tak bardzo i bardzo, że na jej głowie zaraz pojawią się gigantyczne włosy. O rany! Chyba trochę przesadziłam z tymi czarami. Laleczko, wszystko z tobą w porządku? Jesteś tam? O, wow! Ta fryzura jest ekstra! Ja cię kręcę, wyglądam jak prawdziwa Hair Goals. Co prawda kolor taki szalony, fioletowy, ale pasuje do mojej sukienki. Jednorożcu, dziękuję ci bardzo. To są najpiękniejsze włosy, o jakich tylko mogłam marzyć. Zaraz będę sobie mogła zrobić warkoczyki, kitki, a może i nawet je troszeczkę wyprostować. To ja już wiem, jakie bym chciała trzecie życzenie. Chciałabym coś do zabawy. O, taką kulę z niespodziankami. O tak, tak. Wiem, o co ci chodzi. Z racji tego, że jesteś naprawdę wspaniałą przyjaciółką, bardzo się cieszysz z prezentów, to kula nie będzie miała jednej niespodzianki, ale aż 5. I za chwilę, przy odrobinie czarów tutaj na środku, jest kula z 5 niespodziankami. Proszę bardzo, laleczko LOL Surprise, to prezent specjalnie dla ciebie. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona, a teraz szybciutko otwórzmy te niespodzianki. Sama jestem bardzo ciekawa, co też kryje się w środku. No pewnie już otwieram.
kula Five Surprise Toys. W środku aż 5 różnych niespodzianek. Przede wszystkim jest to wielka niespodzianka dla naszej Lul Surprise. Widzieliście chyba, jakie tutaj zadziały się czary. Mamy kulę podzieloną na 5 kawałków. 3 są nieco mniejsze. No i tutaj mamy jeszcze 2 takie ćwiartki. Ściągamy najpierw tutaj tę taką gumkę i rozkładamy pięknego kwiatka. W każdej takiej części skrywa się jedna oddzielna, inna niespodzianka. Czyli tutaj wśród jednej niespodzianki mamy ich aż 5. Zacznijmy sobie może od tych większych. Mamy logo Five Surprise Toys. I otwieramy. Ależ to jest mocno zaklejone. Co to takiego? Od razu sobie to rozerwę. To jest jakaś biżuteria. O rany. Tutaj mamy chyba jakieś spinki? Nie, chyba jakieś pierścionki, ale takie malutkie. Tutaj również. A to jest chyba przyrząd do zaplatania warkoczyków albo po prostu taka spinka do włosów. Idealne dla naszej laleczki, wiecie? Bo ona ma przecież nową fryzurę. Może sobie tym nawet troszeczkę przeczesać włosy. Tak oto wygląda pierwsza niespodzianka. Czas na kolejną w tej samej takiej ćwiartce. Tadam, tadam, tadam. Uwaga, uwaga. Jakie piękne, zobaczcie. Ale śliczna bransoletka. O, wow, tego się nie spodziewałam. Ja co prawda tutaj mam bransoletkę srebrną i taką bransoletkę pamiątkową z wycieczki z takim listkiem. Ale na drugą rękę sobie założę kolorowe koraliki. Wyglądają super. Takie w kolorach pastelowych, czyli w takich, których ja bardzo lubię. I zostały nam jeszcze 3 niespodzianki. Zobaczmy, co też kryje się tutaj. Znowu, słuchajcie, jakaś biżuteria. Tym razem jest to malutki pierścionek. Fajne niespodzianki nam się tutaj trafiają, ale pierścionek jest taki malutki, że mi nawet na mały palec nie chce wejść, bo musiała go troszeczkę rozszerzyć. Może teraz się uda? A, ciasny! No nie do końca, wiecie, to idealnie pasuje na dłoń jakiejś małej dziewczynki. Ale pierścionek jest słodziutki, to jest różowy misiu z taką miętową kokardką. Zostały jeszcze 2 niespodzianki. Może znowu jakaś fajna biżuteria. A, nie mogę otworzyć, słuchajcie. Opakowanie się broni. Dobra, zrobię tak. Nożyczkami po prostu zrobię dziurę na środku. Cóż my tu mamy? Gumka do włosów. Ej, to jest fajne. Słuchajcie, my tą gumką możemy zrobić kitkę laleczce Lol Surprise. Zobaczcie. Możemy wszystkie włosy tutaj zebrać albo po prostu je spiąć tak na dole. A spróbujmy. Idealny prezent. Muszę je tylko wszystkie złapać. To są perułki dla laleczek Lol Surprise ze specjalnych zestawów. I zobaczcie, mamy zrobioną kiteczkę. Tutaj wystają włosy jeszcze laleczki Lol Surprise. Ale fryzura teraz wygląda zupełnie inaczej. Mamy jeszcze tutaj grzywkę. No jak wolicie. Laleczkę w kitce, czy też w rozpuszczonych włosach. Ostatnia niespodzianka. No niestety. Oby było coś fajnego. Uwaga, uwaga, uwaga. Co to jest? Na początku myślałam, że grzebień. To jest spinka. Ach, jaka piękna w kolorze różowym. Wiecie, że ona również będzie tutaj pasować. Możemy ściągnąć teraz gumkę, znowu rozpuścić włosy i na przykład z tej strony przypiąć taką spineczkę do ozdoby. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Szkoda, że nie mam drugiej, aby z drugiej strony tak samo zrobić laleczce. Ale piękne nam się prezenty trafiły. Spinka, gumka do włosów, pierścionek, tutaj jeszcze takie gadżety do włosów i
chyba pierścionki, tak mi się wydaje. No i najfajniejsza rzecz z tego wszystkiego, czyli ta przepiękna bransoletka. Ojej, jednorożcu, dziękuję Ci bardzo. Jakież ja miałam szczęście, że Cię tutaj spotkałam. Czy my będziemy się od dzisiaj przyjaźnić? Czy od dzisiaj będę mogła Cię odwiedzać? Ależ oczywiście, laleczko LOL Surprise. Przychodź do mnie jak najczęściej. Strasznie się tutaj nudzę samej. A spełnianie życzeń i spełnianie marzeń to moje ulubione zajęcie. Szczególnie, gdy spełniam marzenia takiej uroczej LOL Surprise. Miał to być zwykły dzień z odpoczynkiem wśród kwiatów, ale laleczka LOL Surprise spotkała wyjątkową osobę. Przepięknego, tęczowego, ze złotym rogiem jednorożca, który okazał się spełniać życzenia. Od tej pory laleczka LOL Surprise i jednorożec to wielcy przyjaciele. Podobał Wam się odcinek? To subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Jestem ciekawa, jakie Wy mielibyście życzenie do takiego jednorożca, który jak złota rybka potrafi spełnić każde marzenie. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was, kochani. Pa, pa!